Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony LLBK i dzisiaj znajdujemy się ponownie w Arkanii, upadku Cetarii. Co będziemy dzisiaj robili? No, będziemy szli prawdopodobnie już do samego końca, czyli do pana demona. Ja sobie sprawdziłem, ile mi zeszło na ogrywanie tej gry, w sensie teraz. To są to niecałe 4 godziny, no bez 18 minut, czyli... Jakby wiecie, ja się śmieję z tego, że ten gość śpiewa, tak? Ale muszę przyznać, że gość ma ładny głos do tego. Czekajcie, dobijemy tych tutaj panów, bo nas troszkę mimo wszystko tymi strzałami obijają. Jak się ich robi 4 czy 5, to w końcu zadają jakieś obrażenia, karpa. Szkoda, że nadal są to mierne obrażenia, absolutnie. Niemniej. Mimo tego, że z tego śmieszkuje, to jest to bardzo przyjemny i ładny głos do śpiewania. Szczególnie tej piosenki, tak? Wszystko będzie w porządku. Chciałem coś zrobić tutaj, przeróbkę z proszę daj Wiedźminowi, a mi trochę nie wyszło. Wszystko będzie w porządku, demona zabijem, Nie, śpiewające typki to nie jest dobry pomysł. Zaraz się aktywują głupie komentarze na mój temat. Świetnie, zadzwiała piła, bardzo potrzebny przedmiot. Na pewno był warty zebrania. Ale tak jak mówię, ja miałem około 3 godziny 42 minuty nagrań w tym momencie z tego dodatku. Tylko tych nagrań, które rzeczywiście pojawiły, czyli od początku, od pierwszego odcinka tutaj. A co za tym idzie, oznacza to, iż teoretycznie zostało nam, no, zakładam, że około... Wszystko będzie w porządku. Zakładam, że około nam zostało pół godziny gry max, tak? Jak na moje. Ale ciężko mi powiedzieć, że mówiąc, jak będzie w rzeczywistości, tak? Czy rzeczywiście będzie to pół godziny, czy będzie jakieś 40 minut, czy coś. Na pewno będzie jeszcze krótka pogadanka z mojej strony tutaj. Będę się zastanawiał, co nagrywać dalej po Arkanii. Bo mam parę gier, w sensie mam parę gier, które chcę nagrać. I tutaj można wymienić dosłownie, no, 3 gry, tak? Bo tylko 3 gry aktualnie są na liście. Mianowicie jest to God Eater 3 The Beginning, które udało mi się zamulować, ale no po prostu nagrywanie tego to będzie miejsce taki sam masochizm jak nagrywanie Arkanii. Dokładnie mówiąc, tej upadku Cetarii. Chociaż może nawet troszkę będzie to lżejsze i damy radę jakoś to zrobić. Tak bardzo zmęczony! Natomiast no jest jeszcze też kwestia tego, że oprócz God Eater 3 The Beginning mamy Risena 3, czyli trzecią część gier, serii gier, którą już ogrywałem dawno temu na kanale, w sensie 1 i 2 dawno temu, bardzo dawno temu ograłem na kanale. No i oprócz tego mam jeszcze Alexa. Okazuje mi ją na całym ciele. Szczerze mówiąc, chciałbym mimo wszystko Alexa jednak nagrać na końcu. Natomiast, no, z perspektywy czasowej nie do końca mi pasuje God Eater 3 The Beginning. Natomiast, no, jeszcze innej strony, jednak fajnie było tego God Eater 3 The Beginning nagrać. Jako że zamknąłbym całkowicie uniwersum Gothica, jeśli chodzi o gry. Dosłownie zamknąłbym to na 4 spusty i wiecie, i miał po prostu koniec. Już nigdy więcej bym do tego nie musiał wracać. Zobaczymy jeszcze. Na razie jeszcze nie podjąłem decyzji. Myślę, że podejmę ją, no, w najbliższym czasie, gdy będę musiał zmieniać w końcu grę. I prawdopodobnie zakładam, że po tym odcinku, tak? Więc no, będziecie musieli wyczekiwać, tak? Nie macie co szukać po playlistach, nauczyłem się już, żeby je dawać na prywatne i dopiero je upubliczniać, jak chociaż jeden odcinek wejdzie z gry danej. Więc nie ma czegoś takiego, że ktoś sobie teraz sprawdzi, że o, już wiem, co będziesz nagrywał, Lipku. Znaczy patroni będą wiedzieli troszkę szybciej, będą tym zainteresowani. Na pewno będą musieli napisać niedługo informację na temat najbliższych serii, bo tak mnie naszło, że od jakiegoś czasu im już nie pisałem. Że dałem im tylko informacje o takich seriach, które wiedziałem, że będą. A potem zacząłem nagrywać dalej i jako, że bardzo szybko się te serie zmieniały, bo jak część z was wie, jest u mnie 2 serie, to są praktycznie gry indie, czy gry jakieś takie pomniejsze, krótkie. I te gry właśnie bardzo często się wymieniają i przez to jakby, no, nie nadążam troszeczkę czasami i zapominam po prostu, żeby to rzucić patronom. Rzucam to w inne miejsce, gdzie patroni też mają dostęp oczywiście. Zresztą jak i wy. Tylko, że no, tak jak mówiłem,
Pewnie bym musiał się tym zainteresować, żeby pogrzebać troszkę i się dowiedzieć. Bo naprawdę patroni nie mają niczego dodatkowego. Pan okazuje widzów. Mi miłość. Oprócz tego, że czasami dostają na przykład miniaturkę wcześniej. Wcześniej do danej gry, ale jako, że teraz mamy taki, a nie inny okres, no to... powiedzmy, że te spoilery się pojawiają u nich dużo wcześniej, tak? Bo po prostu no, nie miałbym czasu, żeby każdą miniaturkę przy każdej nowej serii im tam rzucać. On też. On też po prostu daje im, wiecie, całą listę gier, które nagrałem w tym okresie i to będzie na pewno na kanale. W ten sposób na razie do tego podchodzę. To jest skrzynia, bo widziałem, że gość stąd wyskoczył. Całkiem przyjemnie, bo jest w niej mikstura, w sensie w tej skrzynce. To jest jak najbardziej plus. Tutaj coś widzę u góry. Czy to w ogóle wygląda jak jakieś takie diabelne płomienie i tak dalej. Podoba mi się to miejsce. Brzemię! To wszystko brzemię! Tylko no minusem arkani. Nigdy ich nie potrzebowałem! Jak i również z tego samodzielnego dodatku, czyli upadku starych, tak? No jest niestety to, że bardzo dużo biegamy po jaskiniach. Zabierz to! Po jaskiniach i jakichś takich dungeonach, które nie mają do końca moim zdaniem sensu. No ta skrzynia w ogóle jest otwarta. Nie chcę z tobą... No nie. Panie kolego, odejdź od tego. Tam za tobą jest mag, halo. Właśnie. Pamiętaj się, chłopie. Tam jeszcze jeden jest. Gość na dole, ale tutaj widzę, jest skrzynka. Tak, typowy lipek. Najpierw narzeka na bohatera, że ten podchodzi do stołu alchemicznego, po czym sam podchodzi do skrzynki. Tej skrzynki nic nie weźmiemy, niestety. Tak, już chciałem do niego tam schodzić, ja widzę, że tam się nas spiął. Łaskawie. Sukces. I tyle. Dziękuję, elo. Zastanawiam się na tym, jakby miały wyglądać miniaturki do Gothic 3 The Beginning, bo no musiałbym zrobić, myślę, że zrobiłbym po prostu tylko jedną miniaturkę, bo nie widzę możliwości czy sensu robienia więcej niż jednej. Ze względu, co to jest? Magmowy pająk, okej, okay, super. Wracam do reskinów tych samych przeciwników, tak? Chociaż nie no, on nie jest aż takim reskinem, bo rzeczywiście ma... No zupełnie, zobaczcie, jego ciało jest zupełnie inaczej zbudowane, nie jest zbudowane z kryształów, tylko rzeczywiście z tych jakby klocków magmy, nie wiem, z takiego jakby... takiej jakby skały, więc nie jest do końca reskinem. Dobra, model jest ten sam, tryb poruszania jest ten sam, ale no, podoba mi się to, tak? Przynajmniej jest jakaś praca włożona. Jak dostać się tutaj na górę do tego? To mnie zastanawia. Tędy jakoś, czy coś? Czekajcie, może dam radę... O, właśnie. Po mojemu, tak? Jakby, wiecie, można było się pewnie dosyć inaczej. Bo tam jest nawet, widzicie, takie ładne przejście. Ale ja się wspiąłem po swojemu. Jak zwykle, tak? Gothic 3, tak? Mi się przypomina pewnie flashbacki niektórzy mają. Natomiast, no, widzieliście też, że w Arkanie nie ma do końca to sensu. Nie ma sensu się wspinać po ścianach, bo można się zablokować. Przynajmniej jeśli chodzi o Arkanie podstawkę, bo tutaj, no, nie ma za bardzo takich miejsc, gdzie można taki syf sobie zrobić. No, ogólnie lepiej niż zyskować. A tutaj było wejście, widzicie. A tutaj to jest taki fajny efekt graficzny, nic nam on nie robi. Więc to, że teraz sam sobie walnąłem obrażenia. Zapiszmy grę. Hop. Panie magmowy pająk. Nie powinien w sumie otrzymać obrażeń od ognia. Chyba wydaje mi się, że on otrzymuje też mimo wszystko. Jeszcze ciężko mi stwierdzić, patrząc na to, że zasypujemy go takim gradem ciosów. Tutaj coś? Nie, nic tutaj już sensownego nie ma. Kolejny machmy pająk. Gdzieś tutaj wśród pułapek i tak dalej. Trudni przeciwnicy, bo Arkania. Kappa. Stąd szybciutko przerolujemy. Przez te wszystkie pułapki. Podoba mi się idea pułapek po prostu ogółem tutaj. Dlatego, że one są tak średnio wykonane i tak naprawdę przez 90% z nich bardzo szybko się przerolujemy. O, proszę bardzo, i to jest jakiś przeciwnik. Albo sojusznik? Może to jest... Hey! Ty nie jesteś jednym z tych opętanych. Proszę. Kim jesteś? Karella cię przysłała? Nie, to Robar przysłał mnie na pomoc. Robar? A więc tak nisko upadliśmy. Teraz nawet śmiertelni wrogowie muszą nam pomagać. Ty jesteś Etorn? Owszem. Król Arganii i przeklęty człowiek.
Nie powinieneś był przyzywać demona do Setarif. Już dawno temu można go było przegnać. Wiem. Teraz już wiem. Teraz. Lecz jest za późno. Przepadliśmy. Ty, ja, cały świat. Nie, ciągle możemy pokonać demona. Aha, widziałeś kiedyś istotę zdolną wyczarować ogień o takiej mocy, że cała góra pęka? Nie, nigdy. A ja widziałem. Na własne oczy. Możemy jeszcze pokonać demona. Odzyskałem święte artefakty z położonej pod miastem świątyni grobowej setarifskich królów. Pod moim miastem nie ma takiej świątyni. Ależ jest. Odsłoniło ją trzęsienie ziemi. A jak artefakty z tej świątyni miałyby nam niby pomóc? Twoi przodkowie korzystali z nich w walce z Jarkendarem i demonami. Brakuje mi tylko pieczęci bogini. Potem będę mógł przepędzić demona. Pieczęć bogini? Chodzi o tarczę? Tak. Widziałeś ją? Sługa demona niedawno mijał moją celę. Niósł jakąś tarczę, lecz zabrał ją do demona. No to pokonam demona i przegnam go dzięki tarczy. No i proszę bardzo, widzicie? Tak jak mówiłem, to będzie około pół godzinki tej łącznej gry, tak zakładam przynajmniej. Mam nadzieję, że teraz dużo nam dungeonu nie zostało. Czemu wezwałeś demona do Setarif? Uznałem to za ostatnią szansę na ocalenie Setarif przed Myrtańczykami. Rozumiem, ale skąd się w ogóle dowiedziałeś o jego istnieniu? Torus przyprowadził na mój dwór orka, szamana. Ten wiedział o demonie. Wiedział, jak go przyzwać i okiełznać. Tak. Wiedział nawet, kiedy nadejdzie dogodny moment. Skąd miał tę wiedzę? Wspominała o tym stara orkowa przepowiednia i... okazała się prawdą. Ciekawe. Czemu straciłeś kontrolę nad demonem? Ten szaman przerwał zaklęcie, gdy tylko demon pokonał Myrtańczyków. Roześmiał się w głos i krzyknął: Beliar! A wówczas demon runął na Setarif. Wszystko stało się tak szybko, że nie zdążyłem ściąć grosza. Ten szaman nazywał się Grosz? Tak. No to Lester zabił go za ciebie. Lester? Przyjaciel. Okej. To mnie zaskoczyło. Myślałem, że ten Grosz będzie potężniejszy czy coś. Czy demon cię tu sprowadził? Nie. Podążyłem za demonem, gdy ten udał się w głąb góry. Chciałem go zabić, lecz wtedy wybuchnął płomieniem, a ziemia zaczęła się trząść. Uderzył mnie jakiś kamień. Upadłem, a potem ocknąłem się w tej celi. Hej, tyle. Miałem mu ją otworzyć chociaż coś? Nie za bardzo. Szkoda, chciałem go stąd wypuścić. Ale jak nie można, to nie można. Chyba. Jeżyćko. Muszę sobie poprawić troszkę tę słuchawkę tutaj w uchu. Lecimy. Mam nadzieję, tak jak mówię, że to już będzie końcówka. Właśnie chciałem zastanawiać się, czy ten szaman, czy on na przykład nie będzie tam walczył z demonem, w sensie, wiecie, jakby nie walczył, tylko nie będzie w tamtym miejscu z demonem wraz. Jak będziemy z nim walczyć, nie będzie go jakoś wspierał magicznie, ale wychodzi na to, że no nie ma na to szans za bardzo, bo nie żyje, hehe. W sensie nie, że demon, tylko szaman. Że demon też niedługo. Znaczy, nie ma czegoś takiego, że demon nie będzie żył. Będzie bardziej na zasadzie, że demon nie będzie... Wow. Okej, okay. Ja mówię, szanuję, no zobaczcie, ile to jest pracy włożone, tak, żeby to wszystko działało. Podoba mi się to. Naprawdę to jest niewykorzystany potencjał moim zdaniem, pułapki tutaj. Bo za łatwo się to omija. Demon nie będzie tyle żył, co zostanie odesłany po prostu do swojego świata. Zobaczcie, magiczna bariera, Nie zgadnę, że to będzie tarcza i zaraz będziemy walkę z demonem mieli na tym terenie. Tak przynajmniej zakładam. To zapiszę sobie jakiś na normalnym save'ie. Jak widzicie, ani razu nie zapisałem tej gry, nie? Ani razu normalnie nie zapisałem. Jak proszę bardzo, jest arcydemon. Wow. To będzie podobna walka do tej z... Anbael. Możliwe. Tam się pojawił, tam jest. Widzicie, teraz będzie nas podbiegał. O, nie można go zastunować, co jest ciekawe. Wow. Jest nam w stanie ładnie przywalić. I zauważcie, że nawet z nami nie ma żadnej linii dialogowej ani nic, nie? Ale nie jest jakiś trudny. Wewnętrzny góry pieczeń nie oprze się mej mocy i ciebie też spotka w niej koniec. Właśnie nie będę tutaj robił głosu dla niego specjalnie, bo to było dla mnie troszkę też niespodziewane z drugiej strony. Że on tutaj będzie wzywał. Okej, ucieczka. O!
znowu się odezwał, a jak widzicie, że coś ma nie tak z głosem, tak? Coś ma nie tak z liniami dialogowymi. Na końcu coś działa u niego. O, proszę bardzo, przyzywa golemy. Kto by się tego spodziewał, prawda? No i przyzywa też szkielet. To jest nie wygląda jak walka z poprzednim bossem, nie? Znaczy no, nie jest to tak, nie jest to taka sama walka bezpośrednio, nie? Bo przeciwnicy są oczywiście inni, ale no... Bardzo, bardzo podobna. Mimo wszystko. Tylko, że on zauważy, że nie strzela po tym, jak już się przywołał te przeciwniki. Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że ten demon nie jest wcale taki mocny jak poprzednik jego. Czyli jak poprzedniczka, dokładnie mówiąc. Gdzie znowu zresztą więcej tego dziadostwa. Zisza zawiodła. Właśnie, Zisza, ona się tak nazywa. Zgodnie z planem. Zgodnie z planem. Ciekawe. Jesteś taki jak on. Przeklinam ciebie i twych przodków. Nie to dobrze. Mam nadzieję, że crafting ogólnie będzie działał. Właśnie, muszę unikać bardzo mocno tych jego ataków. Wiesz, mam dosyć sporo tych mikstur. Ja mogłem jak najwięcej HP też zabrać, póki mogłem. Okej, muszę uważać. Fuck, oj, dałem się ukrywalnąć, za sporo HP. O, głupie. Marcy! Uważaj na siebie, Lyku, jak będziesz tracił zdrowie, to się coś źle skończy. Jak widzicie, on w pewnym momencie, on po prostu po stracie odpowiedniej ilości HP wraca na swoje miejsce, tak? Jeśli można tak powiedzieć. Okej, znowu będzie nam respił, no właśnie, tych panów nieprzyjemnych. Chciałbym się przede wszystkim golemów pozbyć, bo one są najbardziej problematyczne, tak moim zdaniem. Personalnie, chociaż jeżeli pozostaje nam nie szczędzą tej wrażeń. Muszę uważać, muszę się znacznie bardziej uważać w tym, co robię. Tak. Wejdę na 200 HP zaledwie. Tak. No i to było głupie znowu, bo zamiast się wyleczyć, jak się rolowałem, to się leczyłem jak stałem. To mogłem dostać dodatkowe obrażenia tylko, niepotrzebnie. Widziałem twój koniec! Czemu nie chcesz umrzeć? Czemu miałbym chcieć umrzeć? Bo głupie. Okej. Okay. Jeszcze chcesz, panie arcydemonie, ze mną się bić? Chodź tutaj. Dostaniesz więcej obrażeń. Dobra, ucieka. Ja będę miał teraz trochę czasu, żeby się pobić z resztą przeciwników. Tego golema trzeba przede wszystkim znowu wywalić. Cholerę. Tylko, że mi martwi to, żeby ich nadążyć obijać. Właśnie, bo jak widzicie tego arcydemona, też warto... Fuck. Warto starać się... Kłóc. No i się da. W ogóle mam jeszcze pewnie mikstur jakichś tam bonusów, tak? W sensie bonusowych. Gdzie wiecie, z... O! Temu się szkieletowi chyba odnowił HP. Mam dodatkowo sporo mikstur bonusowych, które nam dodają jakieś tam atrybuty, tak? Dodatkowe do walki wręcz, etc. No staram się uważać tutaj w pewnym razie na siebie aktualnie. No, może jednak się wyleczę. Fajnie nie ryzykować swojego życia. Zdrowia. Bo jeszcze ta walka też... Znaczy nie wątpię, aby ona trwała 15 minut, tak jak z Zishą. Czy ona z Zishą, ta walka z Zishą mi zajęła znacznie więcej, bo się jej uczyłem na nowo. Zobaczcie, widzicie? Jeśli on za drugim razem respił przeciwników, to oni mają... To odnawia też HP tym, którzy już byli, którzy już żyli. Więc tak naprawdę... nie ma do końca sensu... Tak naprawdę można przed nimi uciekać przez chwilę. Czą? Tyle. I tyle mieć z tego. Tak. Muszę uciekać co jakiś czas troszkę. Aby uniknąć jego... Właśnie. Ataku tego. I go obić. Muszę go łapać w takie bardziej odpowiednie momenty. Dobra. Na razie nie ma tragedii, myślę. Gdzie mam jeszcze 15 mikstur, więc dopiero 5 jest wykorzystanych. Zostało wykorzystanych w sumie.
Mogę sobie te przeciwniki nie dostają w ogóle expa, nie? Mnie tak naszło też. Tak to można było sobie całkiem ładnie tutaj podekspić, szczerze. A, na mnie przywalił. Troszeczka. Chodź ty, panie demonie, no, chodź. Ja się z tobą chętnie pobiję. O, niestety już zniknął. Jeden atak niestety, tylko dałem radę mu walnąć. Dałem mu radę walnąć tylko jednym atakiem, niestety. To jest oczywiście tarcza, do której dostępu na razie nie mamy i dopiero dostaniemy do niej dostępu, jak pokonamy tego demona. To jest całkiem niezły spot, ale boję się, że może być niewystarczający na dłuższą metę. Więc spadam. Okej. Okay. Wiem, że dosyć jest to stresujące, żeby pozorom. Ta walka nie jest aż tak łatwa, tym bardziej, że jeśli macie ograniczone zasoby i nie macie tych 200, 190, prawda, chciałem tego magmowego golema najpierw zniszczyć, jak najszybciej. Dzięki temu będę miał wolną rękę, jeśli chodzi o demona praktycznie. Tak, okej, okay, słówka. Wtedy zdążę się przejść do góry, zanim ja go zdążę walnąć. Tak, nie. Nie ma najlepszy pomysł. Okej, okay, wycofał się. To szczęście dla mnie. Patrzcie, teraz muszę się dosyć mocno skupić na tym, co robię. To już tak jak mówię, ja nie mam tych miksów wszystkich, tak? Więc to jest troszkę... Tak, demon znowu wrócił. Zobaczcie, i ma już pół HP, nie? Ja też praktycznie z połowy miksu się wyprułem już w momencie. Muszę się mocno skupić na tym, co robię, żeby nie zawalić jakiegoś takiego jednego fragmentu, żeby nie umrzeć po pierwsze, to raz. Dwa, żeby nie oberwać głupio po twarzy, że tak powiem, też. W momencie, gdzie nie powinienem po prostu po tej twarzy oberwać. Bo to może się dla nas bardzo się skończyć. Jakieś tam jeden, dwa ciosy mogę przyjąć, tak? Mogę zejść do jakichś 100 HP, ale poniżej, no... Wolę nie, bo to już jest bardzo duże ryzyko. Bo jeden hit praktycznie czegokolwiek nas wtedy zabija. Nie mówiąc o tym, że większość hitów nas zabija, mamy nawet 200 HP. Dobra. I powiem wam, że ulepszenie tej burzy, to jest, tej błyskawicy, to jest absolutny must be, moim zdaniem. Dla osób, które chcą się bić tutaj z jakimkolwiek przeciwnikiem. Potem. A tak, oczywiście znowu nam demon tej narobił sypu. Zaraz się przeteleportuje, chciałem powiedzieć, więc trzeba magmowego golema jak najszybciej zniszczyć. Ej, nie żyje. O, tak nam przywalił. Dobra, leczy się. Chciałem arcydemona właśnie przede wszystkim bić, nawet jeśli oberwę od tego gościa. Mnie aż tak bardzo nie boli. Mnie arcydemon mnie interesuje jako cel moich ataków. Z nimi. Oj, niedobrze. Przyjemna miksturka. Była tak silnie potrzebna, ale może być. Proszę bardzo, znowu arcydemon. Też czułem, że tym oberwę. Cię wycofał. Okej, okay, znowu. Znowu to samo, zaraz zespię znowu sobie z tych przeciwników. Ale jest coraz lepiej. Coraz lepiej muszę przyznać, jeśli chodzi o kwestię jego HP, bo jego HP bardzo szybko schodzi. Moje też niestety. Mam już tylko 10 mikstur. Najgorsze. Dobra. Golem powinien zejść tak na strzała teraz. No ulepszenie tej burzy przecież to jest tak OP. Po prostu strasznie. Chcę podkreślić jeszcze raz, że praktycznie cały dodatek przyszedłem z jednym mieczem, tak? Gdzie jeszcze go nie przyszedłem do końca, ale kończę go prawdopodobnie tylko z jednym mieczem. Dobra? Teraz się zrespi demon, więc wolę, w sensie za nas się przeteleportuje demon w sumie, więc właśnie wolę się pozbyć tego pana golema ognistego. I teraz właśnie objeść daję demona. O tak, jeszcze trochę tego HP mu zostało, ale już niedużo. Pięknie. Gin. Pojawiło. Oczywiście od arcydemona. On jest nieśmiertelny teraz, jak tam jest na tym pagórku, więc to mi nic nie da, choćbym chciał, tak, bym coś zrobić.
tutaj zaraz za nami teraz, więc jedziemy do niego, nawet jak nam tam trochę od pleców dostaniemy po tamtego machmowego dziadostwa. Że mógł się wyleczyć, mam na tyle mikstur, 9 jeszcze nam zostało. W razie wypadku tutaj mówię, mam tylko na mikstur jakichś tam innych źródeł. Będziemy mogli użyć. Znaczy z innych źródeł, znalezionych tak, tak dalej. Tych, które nam jeszcze pozostały po tamtej Anbael. To Anosir to była ta Selena, tak? Czy jakiej tam było? Inna Gomez, nieważne. Przepraszam, głupie żarty mi się aktywowały. Dlatego muszę się jakoś odstresować, bo pomimo tego, że ta walka jest bardzo monotonna, to jest to stresujące. Dlatego, że i tak za każdym razem gdzieś tam jeszcze oberwę obrażenia, tak? Bez względu na wszystko. Więc gdzieś tutaj się powinien zrespić znowu kolem. Właśnie. I zaraz za nim będzie się respił demon. Dokładnie. Tak jak zawsze. Dobra? Jedziemy z nim. Bang, 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 bang. Jest! Poszedł. Zabity. Udało się, pokonać mi demona. Ja się leczę. Demon został przepędzony. I choć wszędzie dookoła widać było ślady jego złowieszczej obecności, można było również wyczuć, że świat zaczął zmierzać ku dobremu. Na polu, które wielokrotnie było świadkiem bitew wojsk Robara i Etorna, królowie spotkali się w końcu osobiście, by zdecydować o losie wyspy. Rolę rozjemcy pełnił prosty pasterz Sveshir, który stał się bohaterem dla mieszkańców Arganii i Myrtany. I choć dało się usłyszeć głosy ostrego sprzeciwu wobec pokoju... Nie trzeba tego robić! Możemy ich pokonać! Zwyciężył głos rozsądku. Wszystko będzie w porządku. Oj, podobało mi się to z tym, wszystko będzie w porządku. Oj, podobała mi się ta końcówka. Dobrze, moi drodzy. Szybka ocena dodatku. Dodatek zajął mi łącznie 4 godziny i... 10 minut, tak, pierwszy raz, no 9 minut, tak, no 9-10 minut, coś tego typu. Bardzo krótki, ale grało mi się w niego dużo przyjemniej niż w Arkanie samą w sobie. W sensie pod kątem tego, że po prostu było to wszystko, co było w Arkanie takie nudne i słabe i było bardzo rozciągnięte, tutaj zostało bardzo fajnie skondensowane. Historii było trochę, nie za dużo, nie za mało. Było to bardzo liniowe, bardzo w porządku przejście. Nie był to dobry gothic, nie był to gothic w ogóle. Jakby pod kątem gameplayowym czy stworzenia świata jedynie znajdowało się to w uniwersum gothica, natomiast... Trzeba przyznać, że z plusów można wymienić na pewno to, że tak jak mówię, właśnie było to krótkie, było to fajnie skondensowane. Mogliśmy sobie pograć innymi postaciami, właśnie na przykład Gornem czy Lesterem, chociaż troszkę mi brakowało, tam troszkę więcej można by do tego wrzucić. Podobał mi się humor mimo wszystko i Rotera i podobał mi się też humor tam związany z Torusem. Żałuję, że tego nie rozwinęli bardziej. Wydaje mi się, że ogółem cały dodatek był wyjęty z gry, z Arkanii samej w sobie, jakby myślę, że on tam miał już być podstawowo w tej Arkanii, natomiast okazał się po prostu dodatkiem, bo brakło im czasu na development i tak dalej. I o czym zresztą mówiłem, tak? Ja mówiłem o tym, że Arkania wyglądała jakby brakowało jej developmentu. Właśnie to jest marketing, Markus Reutner. Ciekawe, czy od niego się wziął Rotter, pewnie nie. Co chciałem powiedzieć? Fabularnie było bardzo fajnie, chociaż troszeczkę zamieszali z tymi boginiami. Muszę przyznać, że z boginiami mocno zamieszali. A Joud właśnie tutaj był wydawcą, a nie Deep Silver. Dlaczego jest Deep Silver? Cały czas ich mylę, nie wiem. Wybaczcie. Natomiast idąc dalej. Słabo byli rozwiązani handlarze, było to bardzo takie miałkie i beznadziejne. Tak naprawdę całą grę przeszliśmy jednym mieczem, tak? No oprócz naszego podstawowego topora, który dostaliśmy, znaczy miecza i topora, które tam mieliśmy na początku. Tak naprawdę jednym mieczem ja to wszystko robiłem. Te same problemy są Arkanie, absolutnie wszystkie te same problemy, oprócz oświetlenia, które było poprawione tutaj. Tylko tak jak mówię, no to jest kwestia tego, że tamto jest wersją steamową, to też jest wersją steamową, ale ten upadek Starwis jakoś po prostu działa z tymi oświetleniami, więc nie wiem, to jest po prostu jakaś kwestia bugfixu. Natomiast pod wieloma kątami
programistycznymi, optymalizacyjnymi, ta gra po prostu się pałę. Tak bardzo brzydko mówiąc. Więc czy mogę polecić Arkanie Upadek Setalif? Nie za pełną cenę, jak znajdziecie na 90% przecenie, to powinna być normalna cena. To jest moja opinia. Albo jak traficie jakąś paczkę, na przykład tak jak ja kupiłem chyba bodajże na minus 80% przeceny wszystkie gotiki, wszystkie Alexy i tak dalej. Znaczy wszystkie gotiki, Rizeny, Alexa i właśnie Arkanie. No to wtedy tak, to wtedy kupujcie. Myślę, że wtedy można sobie w to chwilę pograć. Natomiast no, zaczęło się bardzo źle, było okropne. Po prostu ten początek to była tragedia, jakiej dawno w grach nie widziałem. Natomiast później było fajnie, naprawdę. Jeśli chodzi o to, jakbym oceniał aktualnie, znowu wracając do mojego rankingu Gothiku, no to Gothic 3, Gothic 2, następnie byłaby Arkania, potem Gothic 1, potem Arkania Upadek Setalif i na samym końcu dopiero Gothic 3 Zmierzch Bogów. Gothic 3 Zmierzch Bogów jest dla mnie gorszy od tego dodatku, który widzieliście tutaj. Bo praktycznie zawiera dosłownie te same problemy co Arkania. Gothic 3 Zmierzch Bogów nie jest jakoś specjalnie dużo różniący się od Arkanii, jeśli mam być personalnie szczery. Uważam, że jest wręcz gorszy od niej, jak zresztą tutaj widzicie, wspominam. Dlatego, że to, co było fajne w Gothiku, te wszystkie gotikowe mechaniki zostały z niej praktycznie wycięte i została pusta skorupa, gdzie 90% czasu, no nie 90%, ale 50% na przykład speedruna, bo ja speedrunowałem tę grę, no, chociaż nigdy nie udostępniłem ostatecznie wyniku, ponieważ nie był jakiś super satysfakcjonujący. W sensie, kiedyś bym jeszcze próbował, ale nie mam czasu. Natomiast, 50% czasu speedruna łazicie z misjami, bo musicie transportować ludzi, no proszę was, to jest po prostu gówno. Gothic 3 Zmierzch Bogów to jest największe gówno, jeśli chodzi o gotiki. Upadek Setalif jest od niego lepszy pod wieloma względami, chociaż jest mało gotikowy. To jest moja opinia, którą tutaj stwierdzam i pod kątem graficznym, i pod kątem gameplayowym. Pod kątem historii też wydaje mi się, że jest troszeczkę lepszy jednak niż ten Zmierzch Bogów. Przynajmniej są jakieś takie żarty. Jest bardzo dużo takiego właśnie znowu wrzucenia rzeczy z lore, które są rzeczywiście i nawiązanie do samej Arkanii w sobie. Tylko tak, no oczywiście znowu zakładamy, że nie zostało to wycięte bezpośrednio z Arkanii, więc po prostu o to zadbali jednak tej twórcy. Więc czy mogę powiedzieć, że to jest dobry dodatek? Nie, nie jest to dobry dodatek. Nie poleciłbym go ogółem, tak jak mówię, za pełną cenę, ani nawet za połowę ceny, ani nawet za 75% ceny. Przepraszam, za minus 75%, czyli za 25% ceny. Ale nie było aż takiej tragedii, jak się spodziewałem. Naprawdę nie było aż takiej tragedii, jak się spodziewałem. Natomiast no mam do niego wiele bóli, mam do niego wiele rzeczy, które mógłbym mu wytknąć. Ale było w porządku, nie było aż tak źle, jak myślałem. Początek był bardzo, tak jak mówię, znowu, ja wiem, że cały czas podkreślam, ale jakkolwiek się bardzo zniechęciłem na początku, tak cała reszta była dużo lepsza niż duża część Arkanii. Ta niby liniowość tutaj, łażenie po tych podziemiach, po prostu tej fabuły było dużo więcej niż w Arkanii, gdzie w Arkanii po prostu łaziliście po lochach przez godziny, po prostu bite godziny łaziliście po lochach i nic z tego ciekawego nie wynikało. Tutaj po prostu było bardzo dużo fabuły i to bardzo uratowało ten dodatek dla mnie. Bo inaczej byłoby naprawdę bardzo, bardzo kiepsko. Muzycznie jest tak jak było, technicznie też tak samo jak było, więc nie wiem, czy jest sens tutaj cokolwiek powtarzać. Tak jak mówię, no, oprócz tych paru rzeczy, które bym tutaj poprawił i które były po prostu tragiczne pod tym optymalizacyjnym i technicznym, technologicznym. No, muszę pochwalić, tak, znowu zostały dane bronie, zostali dani przeciwnicy, chociaż szczerze mówiąc, większość to były reskiny, tak. Fajnie, że dodali w końcu efekt trucizny, szkoda, że nie był wykorzystany jakoś specjalnie. Moim zdaniem, na przykład też te pułapki były dużo fajniejsze, moim zdaniem, niż w Arkanii bezpośrednio. I wydaje mi się, że to jest bardzo zmarnowany potencjał. Uważam, że pułapki w gotikach mogłyby się naprawdę fajnie sprawdzić. Ogółem się, jakby, jak dla mnie, jako dla osoby, która po prostu w to ogrywała, jakkolwiek nie mogę go polecić, tak mnie się grało ogólnie w porządku. Omijając pierwszą godzinę, grało mi się bardzo w porządku. No i nie mam co tutaj więcej powiedzieć. Głosy były też ok, w sensie voice acting, jeśli chodzi o kontynuację. Podobała mi się bardzo sprzeczka Torusa z Gornem. Tych dwóch aktorów głosowych odwaliło naprawdę świetną robotę. Scenarzysta tam naprawdę też odwalił świetną robotę, jeśli chodzi o ukazanie tych charakterów. To jest coś mega. Scenarzysta, dobrze mówię, tak.
moim zdaniem mogłem jakby, moim zdaniem bardzo została ograniczona możliwość, zdolność twórcza tej scenarzysty, bądź po prostu on był przygotowany na to, żeby stworzyć liniową historię, albo miał po prostu w głowie liniową historię, albo został bardzo ograniczony. Bo moim zdaniem, jakby patrząc na to, oni byli dobrze, bardzo dobrze wręcz zapoznani z serią Gothic. I były nawiązania do Snawa w Arkanii, i były nawiązania do Hagena, a.k.a. Hegena, i był potem Jarkendal, zwany również Jarkendalem. Był Xardas, były ikoniczne postaci, były nowe postaci. Były też nawiązania do na przykład nazw broni, jak u Lestera tutaj. No to są naprawdę fajne smaczki. I mam nadzieję, że więcej osób z jednak otoczenia gotikowego zauważy pewne plusy w Arkaniach, w sensie i w Arkanii w tym samodzielnym dodatku. Nie twierdzę, że to są dobre gry. Uważam, że Arkania sama w sobie jest bardzo dużym średniakiem, natomiast ten dodatek no jest jeśli chodzi o cenę względem tego, co dostaniemy. Bo to wygląda bardziej tak, jak mówię, jak rip-off po prostu z podstawki. Ale da się w to grać i da się z tego czerpać trochę radości. I tak długo jak nie nagrywacie, naprawdę możesz sobie spokojnie w to pograć i jakoś sobie z tego jakąś frajdę wyciągnąć. No nie jest to poziom gotikowy w większości. Pomijając to, że nadal uważam, że te gry są lepsze, że Arkania sama w sobie jest lepsza niż Gothic 1. Pod wieloma względami, pod wieloma jest gorsza. I jednak mimo wszystko u mnie w rankingu wygrywa na dzisiejsze czasy. Ale da się moim zdaniem z Arkanii wyciągnąć coś fajnego, znaleźć jakieś fajne jej plusy. I mówię to jako fan, jeszcze raz podkreślę, uniwersum Gothica. Chociaż namieszała mi tutaj w lore pięknie i to tak, że teraz już sam nie wiem, gdzie są ręce, gdzie są nogi, a gdzie dupa. Trochę głównie przez te boginie, że tak powiem. Ale okej, ja się bawiłem po prostu okej. No i tak jak mówię, nie wiem, zobaczę teraz. Albo Gothic The Beginning, albo Risen 3 prawdopodobnie. Raczej Alexa zostawiam na sam koniec listy, ponieważ Alex będzie po pierwsze długi, a po drugie no jest jednak grą najświeższą. A Gothic czy The Beginning chciałbym no jednak zamknąć, tak jak mówię, to uniwersum Gothica jakby zamknąć i wiecie, już skleić ceiling, a jak się nazywa ceiling po polsku, no po prostu zamknąć szczelnie termicznie czy coś w takiej plastikowej kulce już uniwersum Gothica, wiecie, odłożyć na półkę jako ukończone. No i rzeczywiście no, ktoś może mi powiedzieć, ej Lipki, a może zrobisz mody? Dzieje Korynis, które mają chyba wyjść w 2020 pod koniec jakoś, wiesz, no w związku pewnie z COVID-em może się to obsunąć, ale no Dzieje Korynis to jest must be absolutne też. Jeśli chodzi o mnie, jeśli tylko dostanę datę premiery i będzie akurat możliwe ode mnie, żeby ten dodatek nagrać, no to oczywiście jak najbardziej go nagram. Tylko, no oczywiście może być też innych premier w międzyczasie, albo będzie to jakoś współgrało z premierami, na przykład wiecie, co dwa dni będzie na przykład odcinek z Dziejów Korynis, a poza tym będzie ta dana gra, która ma premierę. No to też zależy, w jakim okresie się trafi, tak, bo jeśli na przykład mi się trafi War Dogs Legion, trafi mi się Dying Light 2 i trafi mi się Cyberpunk naraz, a jest na to całkiem spora szansa, co najgorsze, no to moi drodzy Dzieje Korynis będą miały sporą obsuwę u mnie na kanale, dlatego, że tamte trzy gry są dla mnie jednak troszkę ważniejsze od Dziejów. Niemniej. Oprócz Dziejów Korynis, no zobaczymy, tak? Jeśli będą jakieś mody, jeszcze nie wiem, czy będę chciał je nagrywać, nie wiem, czy będę chciał cokolwiek nagrywać więcej, bo widziałem wiele gameplayów, na przykład ze Złotych Wrót, z Returninga i tak dalej i wydaje mi się, że ja w tych pierwszym i drugim gotyku po prostu no nie dam rady, ja jestem zbytnim noobem, żeby w tamte gry grać, tym bardziej, że ja już je znam, powiedziałbym, że nie na wylot, ale bardzo, bardzo dobrze i no po prostu mi się już nie chce do nich wracać. To jest coś, co muszę podkreślić. No, tylko że Złote Wrota na przykład pokazują zupełnie inną historię. Znaczy, no może nie zupełnie inną historię, ale było parę modów, które pokazywały zupełnie inną historię, zupełnie innych postaci i no tak, to jara, ale z drugiej strony znowu się męczyć z tymi topornymi rzeczami, znowu się męczyć z nagrywaniem, znowu się męczyć z problemami technicznymi. No, wiecie jak to jest, tak? Ja jestem masochistą może pod tym kątem, ale jednak może bym sobie to darował, bo już mam powoli dosyć starych gier, które mają problemy techniczne na takim poziomie jak na przykład tej Arkania, z którą się naprawdę długo męczę. No bo 2 godziny ustawiania głupiej gry to jest dużo, plus to, że musiałem grać w oknie. No jest to po prostu niewygodne, ja jestem przywykłem po prostu do wygodnych gameplayów, do po prostu siadania i gadania. A nie do takiego mielenia po prostu jednego, drugiego, trzeciego przeciwnika, czy mielenia. Patrzenie się przez takie okienko po prostu i zastanawianie się, co tam jest. No,
Po prostu przywykłem do lepszych gier. I też mam masę gier spoza uniwersum, bo to jest spoza stajni Piranha Bytes, spoza uniwersum Rizena, spoza jakiegokolwiek tego typu kanonu, tak? Nie tylko gier RPG, ale gier też detektywistycznych, gier indie, gier japońskich, które mega mnie rają. No i po prostu chciałbym je wszystkie ograć, no a wiecie jak to jest. No w tym momencie mam już ponad 200, chyba 30 czy 240 gier znowu na liście do ogrania i ja co miesiąc praktycznie dodaję po kilkanaście tytułów, a nawet tylu nie kończę. No i to jest problem i wiecie, może bym się kiedyś przerzucił na streamie, patrzcie, taką małą pogadankę tutaj, może bym się kiedyś na streamie przerzucił, ale no nie potrafiłbym z drugiej strony. Z trzeciej strony chciałbym nagrywać więcej, ale nie mogę, bo render i pieniądze i teraz patrzymy na to, no to jest bardzo, bardzo dużo. Jeśli chodzi o te wymagania, więc no jakby ja już jestem, moim zdaniem, jestem w tym momencie na moim maksimum, jeśli chodzi o moją wydajność, o moją możliwość tworzenia gameplayów i muszę powoli sobie to jakoś układać w głowie tak, żeby, wiecie, nagrać to, co chcę i jednocześnie, żeby to miało sensowną ilość czasu, więc niektóre gry mogą wejść na przykład 3 lata, pomimo, że po tym, jak je zakupiłem, bo akurat tak stwierdzę, że są inne gry, są lepsze gry, które chcę ograć, są jakieś fajniejsze premiery, plus daj mały spoiler, mam zamiar kupić PS5, więc prawdopodobnie jakieś ekskluzywy z PS5 też się pojawią. No i wiecie, to są dodatkowe gameplaye, tak? I no, nie chciałbym skończyć jak Korle, który ogrywa cały czas tylko premiery praktycznie, pomijając tam pojedyncze wyjątki. Nie chciałbym być też Staszkiem, który przerywa gameplaye bardzo często, bo się gorzej oglądają. Chciałbym być sobą, ja jestem Lipkiem, ja tutaj bardzo dużo jednak staram się robić po swojemu. Ale cały czas czuję niedosyt, bo ja chciałbym po prostu przechodzić te wszystkie gry, ale mówiłem już o paradoksie YouTubera i myślę, że kiedyś zrobię na ten temat też film osobny. Czym jest paradoks YouTubera i dlaczego jest taki, a nie inny, pomimo, że już się o tym wypowiadałem. Paradoks YouTubera, paradoks gameplayera dokładnie mówiąc, czy let's playera, jak to woli. Ponieważ uważam, że to jest problem, który jednak nie jest do końca, znaczy fajnie po prostu byłoby go opisać tak szerszej publiczności w zupełnie osobnym filmie jako pewien efekt rzeczywiście związany z naszą pracą, czyli pewne jakieś zboczenie, że tak powiem, zawodowe. Już ciężko mówić tutaj o zawodzie, skoro z YouTube'a nic nie mam. Niemniej, dobra, dziękuję wam bardzo za uwagę, bo od 6 minut gadam głupoty. Widzimy się już za 2 dni w kolejnym gameplayu, w kolejnej, tym razem nowej serii. I tak jak mówię, będzie to albo Gothic 3 The Beginning, albo będzie to Risen 3, zobaczymy jeszcze. Natomiast ja wam bardzo dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia następnego i na razie.